Zastanawiam się na kolejną duszyczkę w tym przeklętym zakątku ziemi. Nie znam jej imienia, ale jest w niej coś niezwykłego. Nigdy się z nią nie spotkałem, a wydaje się, jakbyśmy spotkali się już bardzo długo. Jest strudzona przebywaniem w tym miejscu, przyodziana w coś rodzaju kontrolowanej paniki, nieprzerywanie spoglądające przez ramię. Cześć. Dzień dobry. Z tej strony Dusia. Dzisiaj przed wami historia Laurie Strode z Dead by Daylight. Jeżeli podoba wam się taki materiał, zostawcie koniecznie łapkę w górę oraz komentarz. Na każdy komentarz odpowiadam i każdy czytam. Oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. Bardzo pomoże mi się to w rozwijaniu swojej twórczości. Laurie Strode jest jedną z 33 ocalałych w Dead by Daylight. Jest ona częścią dodatku Chapter 2: Halloween który ukazał się 25 października 2016 roku. Postać Lori pochodzi z filmu z 1978 roku pod tytułem Halloween. Lori Stroth to zdeterminowana ocalała, gotowa zmierzyć się z każdym możliwym wyzwaniem. Jej przyswajalne umiejętności to ostatnia ocalała, obiekt obsesji oraz ostateczny cios. Jej przyswajalne umiejętności ostatnia ocalała, obiekt obsesji oraz ostateczny cios zapewniają duże szanse na przetrwanie, ale okupione są tym, że pozostaje często na widoku. Nigdy się nie dowiesz co w życiu liczy się naprawdę, dopóki nie znajdziesz się w sytuacji, w której może się on wkrótce zakończyć. Lori była jedną z tych osób, które pragnęły spokojnego życia na przedmieściach, wypadł ze znajomymi i rodziną randkę jedną czy dwie. Była typową nastolatką mógłbyś minąć ją na ulicy i nie zwrócić na nią żadnej uwagi. Zawsze odrabiała pracę domową i była lubiana przez rówieśników, nauczycieli oraz rodzinę. Zwykła noc, podczas której opiekowała się dzieckiem, zamieniła się w coś, co miało na zawsze odmienić kurs jej młodego żywota. Nóż szumiący w powietrzu, krzyki z oddali, hałasy płatające jej figle w umyśle. Ale Lori się nie poddała. Jest stworzona z czegoś silniejszego: czegoś, co nigdy się nie podda. Unikalną umiejętności Lori do odblokowania podczas prestiżowania postaci jest to ostatnia ocalała obiekt obsesji oraz ostateczny cios. Ostatnia ocalała. Im więcej Twoich przyjaciół wpada w ręce zabójcy, tym większe stają się Twoje szanse na przetrwanie. Zdolność odczytywania aury przez zabójcę ulega zakłóceniu. Zabójca nie może odczytać Twojej aury, gdy znajdujecie się w odległości maksymalnie 20-22-24 metrów od siebie za każdego zabitego lub poświęconego ocalałego. Zwiększa Twoje szanse na stanie obsesją. Zabójca może mieć obsesję wyłącznie na punkcie jednego ocalałego na mecz. Obiekt obsesji. Łączy cię z zabójcą nadprzyrodzona więź. Jeżeli patrzysz w jego kierunku, łącząca was więź ujawni wam na swoje aury. Ten efekt działa tylko wtedy, gdy jesteś poza zasięgiem terroru zabójcy. Jeżeli jesteś obsesją, ten efekt działa na maksimum 56, 64, 72 metry. W przeciwnym wypadku działa na maksimum 44, 56, 64 metry. Zwiększa twoje szanse na zostanie obsesją zabójcy. Zabójca może mieć obsesję wyłącznie na punkcie jednego ocalałego na mecz. Ostateczny cios. Używając pierwszej rzeczy, jaka wpadnie ci w rękę dźigasz napastnika w ostatecznej próbie ucieczki. Gdy ktoś zdejmie cię z haka lub gdy zajdziesz z niego samodzielnie, ostateczny cios stanie się aktywny i dostępny przez 40, 50, 60 sekund. Gdy ostateczny cios jest aktywny i złapiecie zabójca, wykonaj test umiejętności, aby automatycznie mu się wyrwać i ogłuszyć go na 3 sekundy. Udany lub nieudany test umiejętności, ostateczny cios spowoduje wyłączenie umiejętności. Skuteczne ogłuszenie zabójcy zmienicie w obiekt obsesji. Zwiększa szanse na zostanie obsesją, zabójca może mieć obsesję na punkcie jednego całego na mecz. Ostateczny Cios nie działa po zasileniu bram wyjściowych. Jeżeli chodzi o osiągnięcie na platformie Steam dla tej postaci jest to Lori Expert. Ucieknij z mapy jako Lory Stroud, używając wyłącznie jej unikalnych umiejętności. Ostatnia ocalała obiekt obsesji oraz ostateczny cios. Ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się podobał. Dajcie koniecznie znać, co myślicie w komentarzach. Zostawcie łapkę w górę i przypominam o subskrypcji. Zapraszam też do nas na Discorda. Wszystkie linki macie w opisie oraz na streamy, które są codziennie od godziny 17. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.